A ja jestem w Skawinie, już w zasadzie chyba ze Skawiny zaraz będę wyjeżdżał. Natomiast zaczyna mi się odcinek dwukilometrowy, na którym mają występować niebezpieczne zakręty. Takie miałem po drodze oznakowanie. Powiedziałbym, że takie dość delikatne te łuki, przynajmniej jak na razie. Aczkolwiek można się zdziwić. Tu już wjeżdżamy do miejscowości Radziszów, a wyjeżdżam ze Skawiny. No jest faktycznie parę zakrętów. Bardziej tutaj bym, jeżeli miałbym się czegoś obawiać, to bardziej tej zniszczonej drogi. Po której owszem, no może są i drogi gorsze, w gorszym stanie. Ale to powiedzmy tak, no to, że droga ma dziury, nie jest to oznaczone, a zakręty, które jakoś bardzo niebezpieczne nie są, są oznaczone. No ale cóż, jakoś tragicznie trudno. Ciemnik nie pokonuje, ograniczenie prędkości. No tak, jesteśmy w obszarze zabudowanym, oczywiście. Znaczy poza obszarem zabudowanym, dlatego też najpierw 70, potem 50. 50 odwołana, więc możemy sobie jechać 70. Dość ładnie nam się ta droga rozciąga wzdłuż rzeki. Więc jedziemy sobie wzdłuż rzeki. Nie wiem, co to jest za rzeka, więc nie będę się tutaj popisywał znajomością. Jak mi się gdzieś taka informacja pokaże, to wam oczywiście powiem. Za 300 metrów skręć łagodnie w lewo. Tutaj na kładce też nie ma informacji, jakaż to byłaby rzeka. To już chyba jakieś centrum Radziszowa. Skręć łagodnie w lewo. Czyli w zasadzie cały czas pozostaje na drodze z pierwszeństwem. I w zasadzie cały czas tymi zakrętami jedziemy. Co ciekawe, cały czas jedziemy również wzdłuż rzeki, o której wspominałem, tyle że tym razem mamy jeszcze wał przeciwpowodziowy i dopiero rzekę, przez to też jej z drogi nie widać. Tutaj fajnie się między tymi domami, ale ryzykant ten motor. Boże. Tutaj ładniej się ta droga ciągnie. Między domami sobie jedziemy łuk za łukiem. To chyba troszkę więcej niż 2 kilometry tych zakrętów, jeżeli one wszystkie są oznakowane i cały ten odcinek, to nie, tutaj nie chcę wierzyć, że my nie przejechaliśmy 2 kilometrów.
jadąc ten kawałek od tutaj. Oczywiście jak najbardziej autobus mogę wyprzedzić, nie mamy w zasadzie żadnej linii na drodze, nie mamy przejścia dla pieszych przed autobusem, nie mamy skrzyżowania, nie mamy nadjeżdżających pojazdów przeciwka, nie mamy zakrętu.